30 złotych, 16 srebrnych i tyle samo brązowych medali zdobyli podopieczni Terlik Team z Mikołajek w tym roku. Podczas tegorocznych Mistrzostw Polski w jiu-jitsu wywalczyli 6 złotych medali, również taką samą liczbę złotych krążków przywieźli z Mistrzostw Świata. Cały czas w czołówce jesteśmy kraju w jiu-jitsu i nie tylko i w kickboxingu, bo mamy wyniki w Mistrzostwach Polski, kilku mistrzów Polski. W jiu-jitsu mamy mistrzów z Polski, też mamy w seniorach mistrza. Trzecie miejsce zajął na Mistrzostwach Świata w jiu-jitsu. Oprócz tego dzieci na międzynarodowym turnieju jiu-jitsu wywalczyły 6 złotych, 2 srebrne i 2 brązowe medale. A oprócz tego, że trenują dzieci i wyniki robią, to i w szkole przeważnie dzieci nasze najlepsze oceny mają. Wielu zawodników trenuje od kilku lat. Dzięki ciężkiej, systematycznej pracy mogą zdobywać czołowe miejsca podczas prestiżowych zawodów. Mateusz Żukowski w 25-letniej historii klubu Terlik Team jest trzecim medalistą Mistrzostw Świata seniorów. Na Mistrzostwach Świata w Jaworznie jiu-jitsu zająłem trzecie miejsce, to jest brązowy medal. Mierzyłem się z reprezentantem Anglii, tam wygrałem walkę przez dźwignię skrętną na kolano. Następnie kolejną walkę toczyłem z reprezentantem Czech, tam na punkty wygrałem. No niestety przegrałem walkę z reprezentantem Kazachstanu, dostałem w oko i uniemożliwiło mi to dalej walkę. Reprezentant Australii nie wyszedł do walki o brąz, także w ten sposób udało mi się uzyskać mój wynik. Myślę, że fajnie jest robić coś, czego inni tak jakby unikają. Fajnie jest się tak trochę wyróżniać. Treningi sztuk walki odbywają się 5-6 razy w tygodniu. Mają miejsce nie tylko na macie w sali ćwiczeń Centrum Kultury Kłobuk pod okiem Marka Terlika, ale także na basenie w hotelu Robert Sport, gdzie nad kondycją młodych ludzi pracuje Stella Hałaburda. Podopieczni Terlik Team, jak i ich rodzice, z entuzjazmem opowiadają o zajęciach. Od 2 lat mój syn uczęszcza na zajęcia jiu-jitsu do Terlik Team. Jestem z tych zajęć bardzo zadowolony, syn poczynił bardzo duże postępy. Zazwyczaj spędzał czas przed telewizorem, przy komputerze. Obecnie rozwija się sportowo, lubi to, staje się powoli jego pasją. W klubie ćwiczy 67 dzieci oraz 20 dorosłych. Najmłodszy uczestnik ma 4 lata, a najstarszy 65.